Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A dziś zaproszenie do naszego programu przyjął profesor Piotr Gliński, były wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, teraz poseł Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, dobry wieczór panie premierze. Dobry. Stworzył się system w przeciągu tych 2 miesięcy gwałtownego wypychania publicznych pieniędzy do swoich. I w przypadku akurat Torunia i tego muzeum i całego dzieła, jak się to określa, księdza Rydzyka, no to ja przypomnę, że to jest jedno z naszych zobowiązań przedwyborczych. To znaczy kościelni biznesmeni nie będą żerować na publicznych pieniądzach na kulturę. Znaczy nie ma takiej możliwości. I przyglądamy się w tej chwili zresztą uważnie samej umowie, jaka została zawarta. Istnieją przesłanki naszym zdaniem do tego, że te pieniądze i w ogóle ta cała umowa, której efektem było ponad 200 milionów zasilające toruńskie dzieła księdza Rydzyka, jest wątpliwa z punktu widzenia celowości. Będziemy prowadzić dalsze analizy. Jeśli się to okaże możliwe, będziemy wzruszać tą umowę. Panie premierze, minister Sienkiewicz mówił w ten sposób o tych decyzjach, że to jest realizacja przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej i cytując, że kościelni biznesmeni nie będą żerować na publicznych pieniądzach na kulturę. Czy ten język, ta wypowiedź, to nie jest zdradzenie tych faktycznych motywacji pana ministra w tych zapowiadanych działaniach? No to są faktycznie bulwersujące słowa, bo pan minister mówi o tym, że można podważyć celowość budowy instytucji, czyli budowy muzeum im. Jana Pawła II, muzeum, które przedstawia polską historię z punktu widzenia aksjologii największego Polaka w dziejach. Wciąż Polacy w różnych sondażach tak mówią o Janie Pawle II. To jest wielkie dobro, to jest także człowiek, który się przyczynił do obalenia komunizmu, do tych zmian solidarnościowych w Polsce. No, nie muszę tego tłumaczyć. I aż w zasadzie człowiek jest zażenowany, gdy musi tłumaczyć celowość powołania takiej instytucji. Można zawsze analizować, czy jakieś błędy nie są popełniane, gdy tworzy się instytucje, ale mówiąc o wzruszeniu umowy, czyli co? Rozbierzemy to muzeum, które zostało zbudowane i którego celowość została także... No tak brzmią te zapowiedzi. No tak, no ale ten pan dzisiaj nawet użył takiego określenia, że on przeprowadza takie operacje rzeźnicze w Polsce. To prawda, to akurat chyba jedyne zdanie prawdy na tej konferencji, która z godzinę trwała. Wiele inwektyw, wiele bardzo słów, których polityk nie powinien wypowiadać. Wiele także niekompetencji i takich dowodów na to, że on jeszcze nie wie, na czym polega jego praca. Ci wiceministrowie, poza jednym, który jest człowiekiem, który tam nie jest pierwszy raz, a który na przykład miał odwagę powiedzieć, to faktycznie duża odwaga, że nie ma potrzeby budowania Polskiej Opery Królewskiej. No oni tak by chcieli wszystko zlikwidować, to są faktycznie likwidatorzy. Myśmy przez 2 kadencje, przez 8 lat zwiększyli budżet ministerstwa o 112%. O 100% zwiększyliśmy liczbę instytucji, muzeów, instytucji kultury, które powoływaliśmy, które kształtowaliśmy. Jednym z tych naszych dzieł to jest właśnie Muzeum Pamięć i Tożsamość. Muzeum nieprzypadkowo tak nazwane, przez to jest ostatnie wielkie dzieło Jana Pawła II, z którego wszyscy powinniśmy się uczyć. No, po to budujemy takie instytucje, żeby społeczeństwo było mądrzejsze, żeby było bardziej dojrzałe, żeby znajdowało sens życia. No, to są instytucje piękne, takie właśnie jak muzea, jak instytucje kultury, żeby poprawiać nasz los i żeby budować naszą ojczyznę i nasz naród. A trzeba jeszcze wiedzieć, i to wszystkim Państwu to chcę przekazać, że instytucja, o której mówimy, Muzeum Pamięć i Tożsamość, to jest instytucja państwowa. Instytucja wybudowana wspólnie i współprowadzona
przez resort kultury i dziedzictwa narodowego, czyli ten pan, który jest teraz ministrem, pan podpułkownik Sienkiewicz, jest odpowiedzialny za tą instytucję, bo reprezentuje naród jako współwłaściciela tej instytucji. Tak jak wiele innych instytucji kultury jest współprowadzona z innym podmiotem, w tym wypadku z Fundacją Lex Veritatis, ale jest wiele instytucji prowadzonych w Polsce z innymi fundacjami, z diecezjami, z instytucjami prywatnymi, z samorządami. I to jest normalne, normalne w państwie demokratycznym, że instytucje kultury mają różną formę prawną i różnych właścicieli, bo przecież jest jakieś zasłużone środowisko, które wpadło na pewną ideę, wniosło działkę. Państwo stwierdziło, że jest uzasadnienie, żeby tego rodzaju, a państwo wtedy było reprezentowane akurat przez naszą opcję, bo zgodnie z wyborami Polaków tak było, że jest uzasadnienie dla budowy danej instytucji. Zgodnie z prawem powołaliśmy taką instytucję i ona ma się rozwijać i służyć nam wszystkim. Wszystkim, panie pułkowniku Sienkiewicz, to jest dla nas wszystkich. To jest realizacja dobra publicznego. Jeżeli w demokracji miałoby być tak, że ktoś przychodzi do władzy, sprawuje władzę, buduje jakieś instytucje, przychodzi następny i wszystko wycina, prawda, bo mu się nie podoba, bo on ma inną opcję, no to jest po prostu niszczenie dobra publicznego. Tak demokracja nie może funkcjonować, no ale my faktycznie mamy w tej chwili problem z funkcjonowaniem demokracji, bo nasz kraj się zamienia w formę dyktatury. Łamane jest prawo, łamana jest konstytucja. Nie tylko przecież media publiczne są niszczone, ale jak widzimy wiele instytucji kultury, bo dzisiaj o tym też oni bez wstydu mówili, że będą likwidować, że likwidują, że wycofują inwestycje, bo no, to jest właśnie dowód na to, że zagrożona jest nie tylko demokracja, ale polskie państwo. Czy ten język, ta wypowiedź, to nie jest zdradzenie tych faktycznych motywacji pana ministra w tych zapowiadanych działaniach? Tak, no my motywacje znamy. No, motywacje są takie, żeby zrobić igrzyska polegające na krwawej jatce rzeźni, tak? Arena rzymskie igrzyska dla ludu. No właśnie, ale jest ta widownia niestety. Mechanizm psychospołeczny. Który, jest widownia, która tego oczekuje. Oni wzbudzili. No ale niestety tak to jest. To jest opcja polityczna, która posługuje się w polityce złem. No oni uważają, że zło jest czymś, co służy manipulacji politycznej, że można ludzi integrować wokół zła, można przedstawiać właśnie drugą stronę, tak jak w takim słynnym spocie w 2007 czy 2011 roku używali Oni pójdą na wybory, gdzie przedstawiali wyborców Prawa i Sprawiedliwości jako ludzi krwiożerczych, szaleńców, prymitywnych, prawda? Te wszystkie inwektywy, które kiedyś rozpoczęły się jeszcze od tego przemysłu pogardy wobec Lecha Kaczyńskiego, kontynuowane, a w ostatnim czasie zamienione także na wulgaryzmy w życiu publicznym. To są wszystkie metody właśnie stosowania zła w polityce. I to, o czym pan mówi, czyli te igrzyska zapowiadane, że to będzie zemsta, że będziemy wsadzać ludzi do więzienia. No mamy więźniów politycznych, bo przecież konsekwencja uwięzienia ludzi, którzy walczyli z korupcją w Polsce, jest taka, że teraz nie chcą ich dopuścić przecież do Sejmu. Że mamy wbrew prawu, wbrew konstytucji przejmowanie siłowe podstawowych instytucji państwa. To wszystko są igrzyska. Tak, bardzo jest przykre, że duża część społeczeństwa albo jest obojętna na to, co się dzieje, albo też no, potrzebuje jakiejś takiej satysfakcji psychospołecznej. Trudno, no, musimy się modlić i robić swoje, to znaczy przeciwstawiać się temu panie ministrze, w każdej możliwej formie. Tak jest, to co mówi, walka ze złem, to prawda. To co mówi minister Sienkiewicz pokrywa się czasowo z tym, co o Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu mówiła jakiś czas temu jedna ze stacji komercyjnych, znanych, ta, która sprzyja obecnej władzy. I czy to jest przypadek, że ten atak jest i zarówno z tych mediów i z Ministerstwa Kultury, czy to jest współpraca? Nie, no, mamy do czynienia z systemem, który oni chcą domknąć. No, ten system polega, przecież nie po to się przejmuje media publiczne w kraju, gdzie te media miały bardzo ważną funkcję równoważenia rynku medialnego.
gdzie media wolne i niezależne niestety są słabsze i są mniejszością, żeby ten rynek był spluralizowany. Dzisiaj na konferencji, na której padały te oskarżenia i te słowa pana podpułkownika Sienkiewicza, z tego co wiem, nie było reprezentantów żadnych niezależnych mediów. Oni sobie mogli mówić we własnym gronie, jak widzą rzeczywistość. To jest oczywiście dalszy ciąg tego, o czym mówimy. No, mamy w Polsce zagrożenie dla demokracji. Demokracja w zasadzie w pewnych wymiarach nie funkcjonuje. Mamy dyktaturę, która zawsze musi mieć także monopol medialny i do tego dążą. Do tego dążą, dlatego te media, w których w tej chwili jesteśmy, też są niewygodne. Więc należy je niszczyć. Jak mówię, no my powinniśmy we wszelkimi możliwymi i dostępnymi dla obywateli, dla polityków, dla ludzi mediów środkami się przeciwstawiać. Przede wszystkim mówić prawdę, ale także organizować się oddolnie, żeby nie pozwalać na przejmowanie Polski właśnie przez taki monopol medialny. No, konferencja prasowa, na której nie ma żadnego głosu innego niż głos tych, którzy przekazują prawdę objawioną w cudzysłowie. Konferencja, gdzie nie ma niewygodnych pytań, wskazuje, że żyjemy w kraju, który nie jest krajem demokratycznym. Panie premierze, a co z innymi inwestycjami w kulturę, które rozpoczął rząd Zjednoczonej Prawicy, na przykład odbudowa Pałacu Saskiego? Czego pan się spodziewa, jeśli chodzi o ich kontynuowanie? Co rząd Donalda Tuska będzie z tymi inwestycjami dalej robił? Szanowni Państwo, nam się udało przez 8 lat zrealizować albo rozpocząć 9 tysięcy inwestycji w kulturze. Czegoś takiego nie było w Polsce nigdy. Z tego 300 inwestycji dużych w muzealnictwo. No między innymi zbudowaliśmy nie tylko Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, ale także Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, to my zbudowaliśmy. Mimo że to poprzednia ekipa zaprojektowała, ale oni nie byli w stanie tego zrealizować. Ale także wiele innych muzeów, Muzeum Historii Polski przede wszystkim może. I to nam się udało zrobić. Oni są wściekli, że myśmy zrealizowali 9 tysięcy inwestycji, że 30 tysięcy projektów w kulturze udało się zrealizować. I w ramach tego rewanżu próbują trochę na oślep te instytucje wyciąć czy zniszczyć. Z tego co wiem, zdecydowali, żeby kontynuować odbudowę Pałacu Saskiego. I tam najprawdopodobniej jest tak, że będą pewnie ogłaszali za jakiś czas, że Niemcy nam to sfinansują. Ja uważam, że trzeba wziąć te niemieckie pieniądze i odliczyć od sumy odszkodowań, które nam się należą. A przypominam, to jest 6 222 000 000, więc te 4 miliardy, nie wiem ile to będzie kosztowało w rezultacie, to trzeba to zrobić. Natomiast tam niepokojąca jest sytuacja taka, że oni wyrzucili cały zarząd, który prowadził tą inwestycję bardzo dobrze i sprawnie, pod jakimiś pseudopretekstami. No i jest niebezpieczeństwo, że po prostu nie będą potrafili tego zrobić, a to jest trudna inwestycja. No ale to zarząd Pałacu Saskiego, spółki Pałac Saski, to chyba nie jedyne miejsce, gdzie zostało wymienione dyrektorstwo. Jedyne. Dyrektorów oni wymienili chyba w 5 miejscach już, wszystkie bezprawne decyzje. No tak, jest Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej. Tak, jest to kilka jest, takich. Tak, no przede wszystkim Zachęta była pierwsza. Galeria Zachęta, także Instytut Audiowizualny, Filmoteka Polska. Wszystkie decyzje, moim zdaniem, bezprawne, decyzje siłowe, polityczne, szykują się do następnych wymian. Mało tego, tam przy tych zwolnieniach bezprawnych dyrektorów także poprzedzały je różnego typu naciski i szantaże. Takie, żeby ci dyrektorzy sami odchodzili, bo jak nie, to będzie kontrola, jak nie, to znajdziemy coś na was. I tak dokładnie było. A w jednym przypadku wprost sformułowali, że dyrektor został odwołany, pan profesor Berendt, ponieważ nie identyfikuje się z polityką ministra i z działaniami ministra. No, czyli mamy
powrót do czasów PRL-owskich, gdzie każdy dyrektor musiał być członkiem PZPR-u i musiał się identyfikować z polityką partii. No, w państwie pluralistycznym, demokratycznym, dzisiaj Sienkiewicz dużo mówi o pluralizmie, no to to jest więcej niż skandal. To jest po prostu takie przyznanie się do tego, że jak jesteś inaczej myślący, nie chcesz popierać naszej polityki, to won. Nie A takie prawa... zarzuty były wobec państwa rządów? No takie były zarzuty, tylko fakty są takie, że ja przegrałem 2 procesy prawne o zwolnienie dyrektorów. Niewielu, wbrew temu co opowiadali, zwalniali przez 8 lat, proszę państwa, przez 8 lat. Myśmy owszem zmieniali dyrektorów, ale jak upłynęła kadencja, jak były zupełnie ewidentne powody. No w tych sądach, które wiecie, jak państwo jak orzekają, 2 tylko sprawy przegraliśmy na 8 lat, a oni już 5 bezprawnie zwolnili przez pierwszych 6 tygodni. No, taka jest różnica w jakości rządzenia, że tak powiem, pomiędzy nami a nimi. Mimo że, jak mówię, no myśmy też zmieniali kulturę, ale nie robiliśmy tego bezprawnie, nie robiliśmy tego w sposób nie do zaakceptowania w demokracji, no mimo ich kłamstw, no bo oni cały czas opowiadają, dzisiaj też coś tam wspominał o jakiejś cenzurze. Facet, który ocenzurował wynik konkursu na polskiego reprezentanta na wystawie w Wenecji, Biennale Weneckie, słynne, doroczne, wielka światowa wystawa sztuki, architektury, tam na zmianę to jest, był polski kandydat, przyszedł pan Sienkiewicz i zmienił tego kandydata wbrew regulaminowi, wbrew decyzjom. Tymczasem no wiadomo, że przecież obowiązuje zawsze ciągłość instytucjonalna przy zmianie kadencji, plus także umowy, które już są podpisane z kimś, kto wygrał konkurs. No oni to robią po prostu jak troglodyci. Ale także jest, bo o tym żeśmy nie dokończyli, bardzo wiele instytucji wstrzymywanych. Niektóre inwestycje są wstrzymywane już po rozstrzygniętych konkursach architektonicznych. Czyli to też są wielkie nakłady poniesione, które zostaną stracone. No ale oni się z tym nie liczą. No przecież niszczą media publiczne, gdzie też straty są wielomilionowe. Wielomilionowe, bo to jest kwestia kontraktów, kwestia licencji. A mimo tego z tym się nie liczą, bo uważają, że są bezkarni. Nie są bezkarni, bo prędzej czy później władza w Polsce się zmieni i prędzej czy później społeczeństwo dojrzeje na tyle, że będzie wyciągało konsekwencje z tych bezprawnych działań obecnych. Panie premierze, jeszcze jeden temat mam, bo pan już tak go trochę rozpoczął, to do tego wracam. Czy po 2 miesiącach rządów Donalda Tuska wie już pan, jaka będzie polityka właśnie tego rządu w sprawie, no nie reparacji, ale zadośćuczynienia od Niemiec za II wojnę światową? Ja nie wiem, ale domyślam się, że oni będą próbowali, tak jak to Tusk zawsze robił, wszystko zrealizować w obszarze propagandowym, czyli będą coś ogłaszali, będą coś opowiadali, prawda, będzie zaciskanie pięści, będą uśmieszki. Tam głównie, jeżeli chodzi o Niemcy, to przecież jest poklepywanie po plecach, to jest taki sedno polityki. No premier Tusk w Berlinie teraz Tuska mówił w tym tygodniu, że kwestia reparacji prawnie jest zamknięta, no ale jednak Niemcy mogliby coś dla nas zrobić. No właśnie takie gadanie. Jakiś konkret państwo z tego wynieśli? Żadnego konkretu nie ma. Najprawdopodobniej będzie gest pięknie opakowany dotyczący tego, że Niemcy sfinansują Pałac Saski. Jak mówię cały czas, odliczymy to od tej sumy odszkodowań, które nam się należą. I tyle, natomiast więcej się spodziewać nie można. Przecież to jest rząd, ten obecny polski rząd, to jest rząd ludzi zależnych od polityki niemieckiej. Niemcy wspierali ich przez całą ich karierę polityczną. Prezes Kaczyński mówi, że to partia niemiecka wspierali wprost. Partia zewnętrzna, w tym wypadku niemiecka, ta nazwa partia zewnętrzna jest przecież nie nowa. I to jest oczywiste, że to jest realizacja niemieckich interesów. Zresztą Niemcy byli bardzo zaangażowani także w tą ostatnią kampanię. Nie tylko symbolicznie, tylko w sensie politycznym, no ale przecież szantażowali nas dostępem do należnych nam wszystkim zgodnie z prawem i z traktatami europejskimi funduszy europejskich. Szantażowali nas także politycznie i pod każdym innym względem. To jest skandal, to jest międzynarodowy skandal, no ale w polityce często siła wygrywa z argumentami. Niemcy także finansowali tą kampanię. Chociażby ten kampus słynny Trzaskowskiego przecież był finansowany przez niemieckie fundacje. Niemcy finansują codziennie politykę obecnej władzy przez obecność niemieckiego kapitału w polskich mediach. Nadobecność,
mówiąc delikatnie, tak, nadreprezentatywność, to jest też wypaczenie funkcjonowania demokracji, a nawet Platforma Obywatelska, czy tam Koalicja Obywatelska, ten kredyt na wybory, chyba 40 milionów złotych, zaciągnęła tu musimy w banku kropkę. Z niemieckim kapitałem. Więc o tym trzeba mówić, bo ta rzeczywistość powoduje, że Polska po prostu staje się coraz bardziej państwem zależnym i nasze interesy, nasze dzieci, kolejne pokolenia będą żyły, jeżeli tak dalej będzie, w kraju, który będzie w pełni zależnym od interesów niemieckich. Profesor Piotr Gliński, były wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za udział w programie, panie premierze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.